Hello, hello, witam Was z miejsca zlotu, który odbywa się w Lidzbarku Welskim. To dzisiaj ten fajny, cudowny dzień, gdzie całe to wydarzenie rozpoczniemy poszukiwaniami. Poszukiwaniami bitwy, miejsca bitwy z 1703 roku. A teraz przemieścimy się do biura zawodów. Tam Ewelinka przygotowuje się do wydawania pakietów dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w zlocie. Czekamy z Hanurką, aby otworzyć biuro zawodów. Trochę ludzi od rana było, przed czasem. No ale czekamy. Hania, ubrać się trzeba. Jak się spało? Powiedz wszystkim. Good, good? Powiedz. Inne łóżko od rodziców. Inne łóżko masz. Fajne, wygodne, mam prawda? Takie zielone jak inne chłopy. Jak inne chłopy. Powiedz, co wczoraj robiłaś? Siłowałem się z wszystkim na rękę i bawiłem się z koleżanką. Fajnie było? Dzisiaj też będziesz się bawić? Tak. Kończę w stanie. Nie jeszcze w stanie? Co życzysz wszystkim uczestnikom zlotu? Żeby wygrali. Żeby wygrali i miłej zabawy. Ale żeby było miło. Żeby było miło. A tu jest biuro zawodów. Na wejściu woda i słodycze. Całe biuro z pakietami. A tu chłopacy, którzy organizują też zlot. Przywitajcie się. Cześć! Siemam. Siemka. Wszyscy zmęczeni, bo jak wcześniej mówiłem, położyliśmy się o pierwszej. Pracy było mega. A tutaj spanie nasze. Tak wyglądają łóżka, które otrzymaliśmy i miejsce, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj leżą przygotowane pakiety dla tych, co jeszcze nie odebrali. Także witam. Witam Was na rodzinnym zlocie poszukiwaczy Lidzbark 2023 na poszukiwaniach i trzecich mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych. Mamy tutaj burmistrza, zastępcę burmistrza, pana Janusza, który dzięki przychylności tutaj lokalnym władzom, który sprzyja właśnie tego typu imprezom, możemy na tym obiekcie też i w tym mieście prowadzić poszukiwania. Tutaj, żeby nie przedłużać, ja oddaję głos i oficjalnie otworzy zlot tutaj burmistrz, pan Janusz Bielecki. Panie Januszu, gdzie wykrywam? Witam wszystkich serdecznie. Tak, pytanie, gdzie wykrywać? Ja też jestem detektorystą. Słuchajcie, stąd ta impreza z Krzysztofem, z odkrywcą historii. Znamy się już jakiś czas. Rozmawialiśmy o możliwości zorganizowania takiej imprezy w Lidzbarku. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Pogoda dopisała. Mam nadzieję, że dołki będą głębokie i to, co w nich znajdziecie, będzie zadowalające. Krótko, jeżeli chodzi o historię tego terenu. Generalnie Lidzbark ma bardzo bogatą historię. Od średniowiecza po II wojnę światową ten teren, na którym jesteście, nie wiem czy Krzysztof tutaj mówił, to były koszary podczas II wojny światowej. Ten las, czy generalnie ten teren poszukiwań, miasto jest właścicielem od 1874 roku. W 1912 została utworzona plaża, promenada. Później w okresie międzywojennym odbywały się pierwsze tutaj przyjazdy wojsk, harcerzy, wiadomo, II wojna światowa, więc teren przeszedł pod okupację niemiecką, stadion, baraki, które tutaj stały, w tym miejscu, gdzie stoicie, jest dzisiaj stadion, tak, jest boisko, natomiast tu stały baraki, tu też przebywał generał Anders z żołnierzami, żołnierze niemieccy, niedaleko też mamy lotnisko pod Ciborzem, jedno z 16 lotnisk w tamtym okresie. W lesie pod Lidzbarkiem jest też były obóz Hitlerjugend. Teren naprawdę bardzo ciekawy. Oczywiście wojska szwedzkie, które były na terenie Lidzbarka trzykrotnie. Bardzo znana bitwa pod Dłużnem. Mniej znana pod Lidzbarkiem, gdzie Szwedzi zostali pokonani w 1703 roku. Pomachaj! Przyległy do tego terenu też jest cmentarz, gdzie są wojska napoleońskie pochowane.
Znaczy żołnierzy napoleońscy, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, okresy też wcześniejsze. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, pewnie będzie okazja, żeby później sobie porozmawiać. Otwieramy? Zawód detektorystów uważam za otwarty. Witam Litwarku! Brawa! Na lokali ogólnej przyjedzie archeolog, też zwrócił uwagę na to, że jeżeli znajdziecie zabytek archeologiczny, jakiś ciekawy przedmiot, który może być związany z tą wojną, ewentualnie z okresem wcześniejszym, żeby po prostu nie ruszać tego, żeby złapał kontekst jakby tego miejsca. Dlatego, że my jako pierwsi, prowadzimy pierwsi do poszukiwania, a planowane tu są kolejne, w związku z tym, że w Lisbarku rodzi się taka izba historyczna, regionalna, stąd też dzisiejsze poszukiwania dadzą nam jakąś odpowiedź, w którym kierunku miasto ma iść. Natomiast chodzi, żeby bezpiecznie was wyprowadzić i skutecznie na miejsca poszukiwać. Marku, Marek was, to do Marka, to chce iść w stronę plaży, to Marek pokaż się tutaj chłopakom. Chodź Marku, chodź do mnie. Tam jesteście z ekipą? Także tutaj, jeżeli kto chce iść na plażę, Darek, tutaj po mojej lewej, waszej prawej, pokaż się. Piotr, jest tutaj Piotr wyprowadza tutaj kawałek za budynki koszt, a ja idę tutaj w tą stronę tych bramek, gdzie też można wyjść. Także kto, pamiętajcie, zróbcie zdjęcia numerów telefonów, które są do nas, jakby coś się działo, dzwońcie i mówcie, w których miejscach jesteście. Macie mapki w tym celu przygotowane. Także udanej zabawy, bezpiecznej, no i co, dużo fantów. I pamiętajcie, najlepsze znaleziska będą promowane poprzez wykrywacz metali i inne ciekawe nagrody. Do zobaczenia o 16:00. Miejmy nadzieję, że nic się nie będzie działo. Przysiadaj, niech się powiodą. Depozyt. Jak to nie? No przecież jest Finlandia. A tu jeszcze to zostało najważniejsze. Także teraz po całej robocie można się ubyć. A i pasta jest. Krem do mycia rąk. Ale to nie ta szwedzka. Nie, szwedzka nie. Bo co? Nie, ja tutaj wstałem. Podziękowanie za 9 miejsce, za miks znalezisk różnych guzików w takim a la depozycie przyznaliśmy Jarkowi Guzkowi. Nagrodę wręcz przedstawiciel firmy Motta, dystrybutor wykrywaczy metali Greencamo z Lublina. Koszulki oczywiście będzie można wymienić na różne rozmiary, bo brane są losowo, bo nie wiedzieliśmy kto wygra. Jarek, kilka słów może. No, nie wiem co powiedzieć. Chodziłem, ty będziesz siedzieć w jednym miejscu trochę. I siedziałem 2 godziny, 3 uciekałem. Fajnie, dziękuję. Właśnie o to chodzi, żebyśmy też się podzielili swoimi spostrzeżeniami. 8 miejsce przyznaliśmy Andrzejowi Walikowi za piec i lampę. Tak jak wcześniej mówiłem, braliśmy też pod uwagę to zaangażowanie, że trzeba coś przynieść z lasu i tak dalej. Decyzje oczywiście zawsze są trudne, ale trzeba je podejmować, także zapraszamy Andrzeja.
Nagrodę oczywiście wręczył przedstawiciel Norty Arkadiusz, także gratulujemy Andrzeju. Andrzej, kilka słów. Ty zawsze jesteś medialny, lubisz mówić, także jest okazja, wiesz. Dziękuję bardzo, był bardzo miło. Także dziękujemy. Siódme miejsce przyznaliśmy Henrykowi Oleksiukowi za wykopany piec. Tutaj chłopacy mu też pomogli, także jak Henryk przyjdzie odebrać nagrodę, także chłopacy, którzy ci pomagali, to też mamy na nich książkę. Także ten piec chłopacy w sumie dwójkę kopali, także tak, ja się okropnie... Henio był mózgiem operacji, a siłą roboczą. Okropnie się skopałem, ale oczywiście autorem odkrycia tego pieca był Henio, także ja zrzekam się jakiekolwiek nagrody, no bo ja nie odkryłem, tylko kopałem. Nagrodę tutaj z rąk oczywiście firmy Nokta odbierze, znaczy przekaże, przepraszam, Arkadiusz Grączewski, Green Camo. Brawo! A, Henryk, na twojego pomocnika jeszcze, żeby nie było, bo razem pewnie wracacie do domu, to... Dziękuję. Będziemy czytać. Teraz przechodzimy już troszkę wyżej. Pozycja szósta. Marek Kuca. Obrączka, pozłacana obrączka. No robi złoto w naszych poszukiwaniach. Te dalej zawsze robi jakieś wrażenie, także też dla Marka tutaj no, przeznaczyliśmy nagrodę w postaci torby. Oczywiście też to jest podarek z firmy Green Camo, z Nokty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może parę słów. O, tak ciężko się tutaj mówi, jak tak się tu stoi. Ale chciałbym wszystkim podziękować tutaj organizatorom. Było fajnie, mam nadzieję, że w przyszłym roku tutaj panie burmistrzu też tu się to odbędzie jeszcze raz, no i będziemy tutaj jeszcze coś wyciągać, tak? Także jeszcze raz z mojej strony dziękuję. Dziękujemy również za miłe słowo. Piąte miejsce jest dla osoby, która znalazła monetę pięciogroszową. Mamy tutaj monetę pięciogroszową. Kto znalazł? Nie mam nazwiska zapisane, gdzieś tutaj mały... Srebro! Także zapraszamy. Nagrodę wręczy przedstawiciel firmy Swager, Karol Digiera. Niech służy, więcej mocniej wychodzi. Tradycyjnie jakieś słowo dla naszych znajomych. Także dziękujemy. Czwarte miejsce. Daniel Dynasiński za miks różnych rzeczy, które uznaliśmy, że są atrakcyjne, jeżeli chodzi o te miejsce. Także Daniela serdecznie zapraszamy. A idzie, biegnie Daniel chyba, tak. Nagrodą będzie kopaczka, która będzie wręczana przez przedstawiciela firmy Swager, Karola. Zwróćcie uwagę, jest okazja też o tym powiedzieć, że w tej chwili jakby takimi atrakcyjnymi gadżetami, czy potrzebnym do kopania też są tego typu rzeczy. Świat poszukiwań to też świat mody i pewnych udogodnień, także też takie rzeczy będą na rynku się pokazywały. Danielu, słowo do naszych przyjaciół poszukiwaczy. Witam. No było ciężko, wiadomo, że jest teren zaśmiecony, ale żeby coś wyłuskać w tym terenie, to naprawdę trzeba było machać, jeszcze raz machać. I najwięcej zauważyłem, że tylko na drogach wyszło, bo w lesie to naprawdę ciężki teren, dużo krzaków i taki małego zielska rośnie i tak. Bardziej skupiliśmy się na drogach, nie? Ale 15 tysięcy kroków poszło. Jest dobrze. Bardzo dziękuję. Brawo! Dziękuję również. Ania, może ty coś byś chciał powiedzieć? No coś ty.
Teraz wchodzimy już, można tak powiedzieć, na podium. Trzecie miejsce dla Archacki Rafał. Też różnych miks z rzeczy, także Rafale zapraszamy. Kawałek. Kawałek. Te trzy osoby też prosimy, żeby zostały. Także przekażemy, znaczy zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Dla Rafała mamy Gigera, Gigera firmy Nocta. Wręczy przedstawiciel Arkadiusz. Także niech służy. Jakieś słowo może? Także tak jak mówiliśmy, ma być też dobra zabawa i ostatecznie ciężko nam było wytypować zwycięzcę. Postanowiliśmy, że biorąc pod uwagę oczywiście, że każdy z nas się napracował, chodząc i tak dalej, tak jak tutaj kolega powiedział, przeszedł 15 tysięcy kroków, także każdy z nas wydał jakiś wysiłek, natomiast musieliśmy podjąć te ważne decyzje i powiem wam tak, wytypowaliśmy wspólnie osoby, które napracowały się najwięcej, w sensie nakopały, bo kopały depozyty. I drugie miejsce uhonorowaliśmy Jarosława Rekowskiego, postaci szpadla firmy Swager, także za wykopanie tych wszystkich misek, które widzieliście tutaj, które są. Także gratulujemy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, kolega tutaj nam się popalił, że przyjechał z Poznania, przyjechał motorowerem, 6 godzin jechał na zlot, także myślę, że nas też zrozumiecie, że to też jest taki trochę szczyt. No i przyszło miejsce pierwsze. W postaci wygranej wykrywacza metali Simplex. Kultowy wykrywacz, który podbił nie tylko polski rynek, ale i zagraniczny. Firma Nocta w tej chwili jest top 3, jeżeli chodzi o produkcję wykrywaczy na świecie. I tą nagrodę wygrał Piotr Sielski za wykopany śmietnik różności, ceramiki i tak dalej. W tym też tam był magazynek jeden. No, magazynek od razu koledze, kolega obok mnie był. Kolega wykopał magazynek. A, no to za ogólnie za ten miks, także tutaj gratulujemy. Wykrywacz metali Simplex wręczy tutaj Arkadiusz. I też jeszcze taką, zwycięzcy zawsze mają najlepiej, także też tutaj chcielibyśmy, żeby torbę wręczył zastępca burmistrza Janusz Jelecki, także jak najbardziej. No to kilka słów, bo wiele nie mam do powiedzenia. Wiele się nie nachodziłem, znalazłem depozyci i w sumie praktycznie przez całą imprezę siedziałem przy jednym dołku z 2 metry, 2,5 metra z szerokości 60-80 cm. I tak skupulatnie nie zbawiam. Dziękuję. Mamy jeszcze dla was kilka różnych nagród w konkursach, które chcemy przeznaczyć w konkursie strzeleckim. Będą też akcesoria firmy Nocta, także za chwilę jak sobie zjecie, tutaj kolega od nas ze stowarzyszenia będzie przeprowadzał konkursy. Naprawdę mamy dużo nagród, także zachęcamy was, żebyście korzystali z tych konkursów i brali udział w tych konkursach. Jeszcze zanim zaproszę te osoby, które wygrały, bym chciał, żeby tutaj archeolog Łukasz Szczepański podsumował dzisiejsze poszukiwania i przekazał jakąś swoją myśl, spostrzeżenie, jeżeli chodzi o te miejsce i to, co dzisiaj robiliśmy, o poszukiwania. Proszę. Dziękuję. No faktycznie, celem poszukiwań było odkrycie miejsca potyczki bitwy z 1703 roku. No ten cel nie został przez nas zrealizowany, co oczywiście nie umniejsza całemu przedsięwzięciu. No odkryliśmy, jak widać, sporo pozostałości po tutejszym garnizonie koszarowym. No i faktycznie te wszystkie depozyty mogą w jakiś sposób nam
przedstawić pewien przekrój przez poszczególne epoki, przez okres przedwojenny, aż po czasy PRL-u. Myślę, że tutaj w przyszłości, jeśli też by się kontynuować ten okres, to trzeba byłoby szukać też innej przestrzeni, tak, badawczej. Ze źródeł historycznych wynika, że to potyczka miała miejsce gdzieś w pobliżu przeprawy mostowej u Laweru. Różnie jest też szacowany udział poszczególnych oddziałów, polskie, kawaleryjskie na około 2000, szwedzkie na około 1500, znaczy do 1500, to są szacunki górne. Natomiast do Szwedzi mieli zostać zmasakrowani, około 1000 miało polec bądź dostać się do niewoli. Po wręczeniu nagród za najlepsze znaleziska udaliśmy się w miejsce, gdzie odbył się konkurs strzelecki, a wieczorową porą zasiedliśmy do kina plenerowego, gdzie wspólnie obejrzeliśmy film wojenny. Jak sami widzieliście, nasze znaleziska nie były spektakularne, nie udało się odkryć miejsca bitwy polsko-szwedzkiej, natomiast najważniejsze jest to, że wspólnie razem spędziliśmy miło czas. Miasto Lidsberg jest bardzo przychylne nam poszukiwaczom skarbów. Mogliśmy skorzystać z infrastruktury Mosiru, który jest opiekunem stadionu, gdzie dawniej były koszary wojskowe. Specjalne podziękowania również dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidsbergu, który rozstawił dla nas specjalnie kino plenerowe. Dziękuję również sponsorom, firmie Schwager, firmie Nocta, jak również sklepowi internetowemu Poszukiwacz EU, który jest producentem płynu Conservo. I serdecznie dziękuję Wam, poszukiwacze, że przybyliście na nasz zlot. Dziękuję Wam wszystkim i do zobaczenia w następnej edycji.